Łukasz Kotur, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą rozmowę Echo24. Co tydzień, proszę Państwa, w naszym studiu również rozmawiamy o tym, jak podróżować na wiele sposobów. No właśnie, już niedługo wakacje w pełni, pewnie część z Państwa także jest myślami przy jakimś okresie urlopowym, no ale jak się okazuje, można także po bardzo małych kosztach zwiedzić prawie całą Europę. Moi dzisiejsi goście są tego najlepszym przykładem. Studenci, mówię to nieprzypadkowo, ponieważ rzeczywiście na te finanse położyliście bardzo mocny akcent jako grupa przyjaciół. Pani Klementyna Klimek, a także pan Maciej Piekutowski. Witam was bardzo serdecznie, którzy reprezentują tak zwany Omnibus Team. No właśnie, już w tej nazwie mamy tego omnibusa, czyli powiedzmy, co się kryje również pod tą samą nazwą. Pod nazwą kryje się nasz bus, a nazwa wzięła się od słowa omni, czyli wszystko, ponieważ wszystko możemy za pomocą tego busa zrobić. No, jest dla nas domem i środkiem transportu i wszędzie możemy dotrzeć dzięki niemu. Panie Macieju, to przecież stare auto. To znaczy, czy w momencie, kiedy planujecie rzeczywiście wypad w taki czy inny region naszego kraju, czy właśnie Europy, bo musimy też naszym telewidzom powiedzieć, że zwiedziliście Skandynawię, Bałkany i gdzie się wybieracie, o tym powiem już za moment. Ten czynnik środka lokomocji ma duże znaczenie dla was. Technicznie też najpierw o tym myślicie, żeby się uzbroić i przede wszystkim no, po drodze no, nie utknąć po prostu. To znaczy, o tyle dobrze jest z tym busem, że jest bardzo prosty. Łatwo go naprawić w trasie. Nie ma ani turbosprężarki, ani takich skomplikowanych mechanizmów, więc jesteśmy w stanie zawsze go naprawić, nawet jak coś tam, a zawsze tak jest, że coś tam pójdzie w trasie. No to jest bardzo ważne dla nas, bo na całym świecie jeżdżą te samochody i możemy po prostu tanio znaleźć części w razie wypadku. I tyle. Pani Klementyno, rzeczywiście to tak jest? To dodatkowa atrakcja? Czujecie się bardziej spokojni, posiadając tego typu pojazd? No tak, jest to bardzo wygodny sposób transportu i jakby sam pomysł na podróż. No wydajemy mało pieniędzy. Potrzebne są jakby tylko pieniądze na przygotowania, na zakupy, na ewentualne naprawy busa i na to, żeby on przez cały rok jakby był remontowany. No ale dzięki niemu jesteśmy w stanie właśnie dojechać wszędzie. To przypomnijmy w takim razie jeszcze na początku naszej rozmowy, gdzie już byliście tym samochodem i czy rzeczywiście on też robi za formę hostelu, miejsca do spania, czy może wręcz przeciwnie? Rzadko śpimy w samochodzie, zwykle śpimy w namiotach. Staramy się nie płacić za nocleg, ale tak, żeby nikomu nie przeszkadzać. To się udaje, słuchajcie, jak popatrzymy nawet na Skandynawię, czy na naszą część Europy, albo Polskę samą. Tak, w Skandynawii w ogóle jest takie prawo, że jest prawo natury, czyli można spać właściwie wszędzie, oprócz stref specjalnie oznakowanych, w których nie można spać, to można rozbić się wszędzie. Na Bałkanach trochę gorzej, dlatego staraliśmy się spać w jakichś lasach, tak żeby nie spać na czymś terenie, nikomu nie przeszkadzać. No i oczywiście zawsze pamiętać o tym, żeby nie rozkładać się z takim biwakiem na kilka dni, no bo też to jest niebezpieczeństwo. Ktoś może nas zauważyć albo właśnie uznać, że robimy coś nielegalnego i pogonić nas, ale jeżeli jakby zawsze po sobie sprzątamy, robimy tak, żeby naprawdę nikomu nie przeszkadzać. Zostawiacie też po sobie tak zwane dobre wrażenie. To też ważne, że te kwestie bezpieczeństwa cały czas wam przyświecają, no bo faktycznie porwać się w tak długą trasę, no wiele takich czynników ryzykownych też jest. Jak już macie takie pierwsze doświadczenia po tych trasach, które macie już za sobą, to jakieś takie pierwsze wnioski. Co was tak najbardziej urzekło, zaskoczyło w tym dobrym tego słowa znaczeniu, a co wręcz może nawet wystraszyło w trasie? No jeśli chodzi o strach, to właściwie nie ma wielu takich czynników. Jedynie to, że utkniemy gdzieś z samochodem właśnie, jakby się coś popsuło, mimo że jest prosty w naprawie, to nie zawsze jesteśmy w stanie sami naprawić. A co nas urzekło? Tak naprawdę mnie przynajmniej urzeka najbardziej idea samego podróżowania. Po prostu uwielbiam to robić. Podróże są dla mnie sposobem na życie, to coś niesamowitego. Ten motyw drogi, prawda? Tak. Panie Macieju, to literatura dużo o tym pisze. Motyw drogi, którą bardzo wolno się przemierza, no bo wiadomo, samochodem takim nie pojedziemy zbyt szybko i okazuje się, że wcale nie trzeba jechać szybko, dotrzeć do celu i siedzieć w jednym miejscu, tylko możemy cały czas powoli przemieszczać się i zwiedzać inne państwa. Czyli planując już trasę też od tej strony logistycznej tutaj z Dolnego Śląska, w ogóle z miejsca też, kiedy startujecie, to świadomie robicie tak, żeby jechać dłużej i napawać się tym wszystkim? To też tak wygląda w praktyce? Tak, właśnie piękno natury i innych środowisk niż polskiego jest
jest taki ogrom tego piękna, że nie można po prostu przejechać szybko i obojętnie. No, ja muszę stanąć, popatrzeć w zadumie. Nawet w naszych filmikach widać po prostu, jak ukazujemy inne krajobrazy. Czyli dotarcie do celu to przede wszystkim znaleźliście sposób, aby rzeczywiście trochę tych funduszy zaoszczędzić. To wiemy, że się już wyjaśniło pod kątem samego noclegu. To tak jak też na początku tej rozmowy powiedziałem, w naszym studio pokazujemy i też zapraszamy chętnych, czy to do tego, aby autostopem zwiedzić całą Europę, też się udaje. O tanich liniach lotniczych, które coraz częściej latają z samego Wrocławia. No to jeszcze chciałem was zapytać o to, w sumie czym powinniśmy zacząć. Gdzie teraz jedziecie? Bo tutaj się pojawia Azja. Ale jeśli Azja, to rzeczywiście, która ta część europejska tego naszego kontynentu? No, Azja sama w sobie to jest taki symbol. Chcemy po raz pierwszy jakby przekroczyć linię kontynentu europejskiego. Dojedziemy do Stambułu i spędzimy tam kilka dni. Jak wiadomo, w Stambule przebiega linia między Azją i Europą, więc to jest takie symboliczne wkroczenie do Europy, do Azji. To pani Klementyno, skoro sami sobie narzucacie cel podróży, to ja już muszę zapytać w takim razie, dlaczego akurat to miejsce? To znaczy, jak też same przygotowania i ta burza mózgów wasza wygląda, kiedy mówicie, pojedziemy po prostu tam? Zaczęło się od Rumunii, bo to było moje marzenie, żeby zobaczyć Rumunię. No, do samej Rumunii, no to wiadomo, spędzilibyśmy tam cały miesiąc, ale chcieliśmy zobaczyć coś, co jest dalej. No i zawsze tak robimy, że jakby wymyślamy sobie jedno miejsce, gdzie chcemy dojechać, bierzemy mapę i planujemy, co jest obok, co fajnego można by jeszcze zobaczyć w czasie naszej podróży. I właśnie najpierw wyszła Rumunia, no to jak Rumunia, to dalej Bułgaria i już jakoś tak automatycznie poszło do tego Stambułu, do Turcji. No tym tropem to można i dookoła świata, słuchajcie, no, tak. Bo zawsze niestety można tą odległość przedłużać. Czyli na jakim etapie też ustalacie, jak długo? Właściwie to ustalamy tylko wstępnie tak naprawdę, jak długo, bo to zawsze może wyjść tak, że planujemy gdzieś spędzić jeden dzień, a będzie tak pięknie, że zostaniemy 3 czy 4. Zakładamy zawsze, że podróż będzie trwała około miesiąca. No bo studiujemy, też musimy najpierw zebrać fundusze, no i wrócić przed rozpoczęciem roku akademickiego. Okej, czyli faktycznie stąd ten miesiąc po prostu waszych planów. Tak. No to jeszcze się zatrzymajmy przy tej Azji, bo jeżeli chcecie rzeczywiście dotrzeć do samej Turcji, bardziej północnej części, to którędy będzie ta droga wiodła? Skąd startujecie i co po drodze jeszcze chcecie zobaczyć? Co jest też możliwe do zobaczenia? No, rozpoczynamy oczywiście podróż z Wrocławia. Następnie jedziemy przez Słowackie Góry. Tam chcemy właśnie troszeczkę spędzić czasu na jakichś szlakach, pozwiedzać jaskinie. Potem Rumunia, no i oczywiście słynna Transylwania. Chcemy trochę poczuć tego wampirzego klimatu. Później jedziemy do Bułgarii, wzdłuż właśnie wybrzeża tych słonecznych piasków. Wjeżdżamy do Turcji, spędzamy tam kilka dni, Stambuł i jeszcze zobaczymy być może jeszcze coś dalej. I później dojeżdżamy do Grecji i wracamy przez Macedonię, Kosowo, Serbię, Węgry, Słowację znowu i do domu. To ja już muszę dopytać, kiedy tak naprawdę znowu te wszystkie miejscowości i te punkty na tej mapie wybieracie? To musi być także na etapie planowania, czy może też sobie dajecie jakąś taką furtkę, że jadąc gdzieś odbijecie z trasy, czy też tak warto postępować? Na etapie planowania zawsze zaznaczamy sobie co pewną odległość, powiedzmy 200 km jakieś miasto, jako powiedzmy mniej więcej cel, w którym będziemy się żywić i spać. Ale to jest bardzo zmienne, to jest tak bardzo ogólnikowo przyjęte przez nas i no nie ma większych problemów ze zmianą trasy, chociaż w zeszłym roku gonił nasz czas, ponieważ mieliśmy promy, więc trasa musiała być co do dnia praktycznie wyliczona. Także i udało się, rozumiem. Udało się, ale na przykład w tym roku no, tylko 4 kółka nas prowadzą, więc mogą nas poprowadzić tam, gdzie wzrok. No ja aż do tego muszę dorzucić, panie Macieju, czy to jest również tak, że się złapaliście na tej grupie przyjaciół, z którymi też podróżujecie, bo rozumiem, że ten skład też jest zmienny, że to za każdym razem jest tak, że mamy wspólne marzenia, to znaczy macie wy wśród swojej grupy. To tak jest? To zobaczyć taki punkt i taki? Tak, od tego się zaczęło jakby, że wszyscy byliśmy na takim etapie, kończyliśmy liceum, zaczynaliśmy studia. Właśnie tutaj męska część załogi zna się z podwórka, reszta jakoś tak właśnie głównie dziewczyny doszły. Ja z Maćkiem znam się z liceum, Dagmara na przykład z Piotrkiem znają się ze studiów. No i tak mieliśmy taki właśnie plan, że fajnie by było popodróżować i szukaliśmy sposobu, jak to zrobić. To ale pani Klementyn, tak, proszę. Głównym celem było to, żeby podróżować i dopiero wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby kupić właśnie
busa. To ja muszę dopytać w takim razie, ile osób podróżujecie? I teraz też takie bardzo mocne słówko jest, czyli parytety. To znaczy dzielimy zadania porówno dla pań i dla panów. Czy u was to też tak jest, że się wymieniacie tymi funkcjami? To znaczy, że raz ktoś jest pilotem, raz ktoś jest mechanikiem, kto inny czuwa, pilnuje tego samochodu. Jak to też później w trasie wygląda, powiedzcie? Na ogół właśnie chłopacy prowadzą, bo jakby lepiej znają ten samochód, to jest też duży samochód, więc po prostu jest im wygodniej. No a dziewczyny robią wszystko inne, sprzątają, gotują, zajmują się busem właśnie. Na przykład jeżeli Maciek prowadzi, ja siedzę obok niego, bo czasem potrafi prowadzić przez 12 godzin, jeżeli mamy dłuższy odcinek do przejechania. No i żeby nie siedział sam, to zawsze ktoś dotrzymuje mu towarzystwa. Choć panie Macieju, rozumiemy, że i te 12 godzin to też jest metodycznie i starannie przygotowany czas. To jest... Praktyka pokazuje inaczej, tak? No dokładnie. Jeśli chcemy gdzieś szybko dotrzeć, no to musimy poświęcić trochę czasu i przejechać po prostu. W zeszłym roku chyba pobiłem rekord 13 albo 14 godzin pod rząd prowadziłem, że naprawdę było męczące, zwłaszcza, że auto nie jest super wygodne jednak, bo jest starego typu. No ale udało się, wszystko było w porządku. Daliśmy radę. No. Chcieliśmy dotrzeć tam, gdzie chcieliśmy, zaznaczyliśmy sobie punkt na mapie, mówimy, dotrzemy tam. Tak się stało, 14 godzin, co prawda. Daliśmy radę. To ja jeszcze naszą telewizją muszę jedną rzecz dopowiedzieć, żeby też ktoś nie odniósł wrażenia, że rzeczywiście rozmawiamy sobie o wypadzie, który być może nie każdy z nas też sobie planuje, tylko innym środkiem transportu. Proszę potwierdźcie, czy to jest również tak, że po każdym powrocie z wyprawy właśnie planujecie taki cykl spotkań podróżniczych, choćby w bliskim gronie znajomych, przyjaciół, za pośrednictwem też portali społecznościowych, czy zapraszacie na tego typu wydarzenia, dzięki którym, no właśnie, można później takie osoby zainteresowane podróżowaniem wszelkiego typu, no tak jakoś zebrać się do kupy, wymienić się tymi doświadczeniami, być może nawet wyruszyć z inną ekipą albo kogoś wziąć do siebie. Czy wy również w taki sposób w ramach wspomnianego Omnibus Teamu działacie w naszych warunkach wrocławskich, dolnośląskich? Nie mieliśmy jeszcze takiego spotkania jakby podróżniczego. Oczywiście nasi znajomi dobrze wiedzą, co robimy i po każdej wyprawie dopytują, jak było. Prowadzimy bloga i nasz portal na właśnie społecznościowy na Facebooku. I tam w czasie wyjazdu codziennie lub co drugi dzień, w zależności od tego, czy mamy możliwość taką połączenia z internetem, wrzucamy opis tego, co się wydarzyło przez ostatni dzień, wrzucamy jakieś zdjęcia, zawsze piszemy, ile kilometrów za nami. No i tak to wygląda. I to... oczywiście całe przygotowania też można znaleźć na naszym Facebooku. Ale jeśli chodzi o rozmowy tak właściwie z naszymi znajomymi, to zawsze staramy się zarazić ludzi taką pasją do podróżowania i pokazać, że można nie iść taką utartą ścieżką, że tylko samolot i hotel all inclusive, tylko właśnie można zrobić coś po swojemu i to nie jest gorsze, a nawet moim zdaniem jest lepsze. Poznać ten świat nie tylko w miejscach turystycznych, ale tak jak on naprawdę wygląda. No tak, rzeczywiście. Dzisiaj w dobie internetu to jest też o wiele bardziej ułatwiona sprawa, nawet pod kątem tego planowania, o którym też dużo powiedzieliście. No ale jak tak sami się na tym złapaliście też, zastanawiając się być może nawet w trasie, co ja tutaj robię w danym miejscu o danej porze właśnie tak daleko od domu, no to oprócz tych marzeń i rzeczywiście takiej chęci poznawania drugiego człowieka, innych kultur, jest coś jeszcze takiego, co uznajecie za taki wasz wspólny mianownik ku temu, że się rzeczywiście zebrała grupa znajomych osób i, no i spełnia swoją pasję i tak dalej, i tak dalej. Czy coś jeszcze decyduje, czy coś jeszcze na to też ma wpływ? Że... No na pewno to, że jakby po pierwszym wyjeździe zobaczyliśmy, że ten sposób, właśnie pierwszy wyjazd był wzdłuż wybrzeża Polski, zobaczyliśmy, że taki sposób naprawdę nam odpowiada, że to wcale nie jest trudne, że nie ma problemu. Każdy problem, który nawet mały czy duży pojawi się w czasie wyjazdu, my jesteśmy w stanie go pokonać, jakoś wspólnie zrobić coś, żeby ten wyjazd z roku na rok był coraz lepszy. No a ponieważ rzeczywiście tą skalę do porównania pod kątem innych miejscowości w Europie macie już sporą, to jest tak, że mile też jesteście zaskoczeni samym podróżowaniem po Polsce. To znaczy w myśl tej zasady, że tam nieraz cudze chwalimy, a swojego nie znamy. Że sama Polska też jest, tak, wiecie, sama Polska jeszcze do zobaczenia, tak, prawda? Jeszcze bardzo dużo jeszcze mnóstwo nam miejsc zobaczenia. Nam zostało do zobaczenia w Polsce i Polska też jest bardzo pięknym krajem i naprawdę ma piękną przyrodę. I to też nie myślicie trzeba, gdzieś to tak też jeszcze w planach, żeby... Że jakby nie tylko takie podróże gdzieś nie wiadomo gdzie na koniec świata są ważne,
że jeżeli ktoś się boi, nie czuje się na siłach, to tak naprawdę wystarczy, że wyjedzie kilka kilometrów poza miejsce swojego zamieszkania i też może odkryć tam coś zaskakującego. No właśnie, i to też jest podróż. Odkryć coś zaskakującego, to ja na koniec was tylko dopytam, czy jest coś jeszcze, czego oczekujecie rzeczywiście po tych waszych podróżach i po tym planowaniu, to znaczy coś, na co po prostu liczycie. Zawsze oczekujemy zaskoczenia. I to jest. Tak, za każdym razem. No to przedstawiciele, proszę Państwa, Omnibus Teamu dziś opowiadali o tym, jak można rzeczywiście w łatwy sposób z Wrocławia, co również potwierdziliście, podróżować po prostu po całej Europie, sięgając przecież myślami kilkanaście lat wstecz. To było naprawdę utrudnione, już nawet abstrahując od tego, że kiedyś przecież te paszporty nie były przyznawane, a dzisiaj rzeczywiście okazuje się, że chęci i po prostu dobra pasja i dobra logistyka to już taka połowa sukcesu, żeby dotrzeć być może nawet w te wymarzone miejsca jak najbliżej. Świat stoi dla każdego otworem teraz. No a potwierdzają to studenci Klementyna Klimek, a także pan Maciej Pikutowski ze wspomnianego Omnibus Teamu. Raz jeszcze dziękuję wam za przybycie do studia. Dziękujemy. No i tym miłym akcentem również kończymy tą rozmowę Echo24. Dziękuję państwu także za uwagę. Do zobaczenia.